lądowisko rzecz najważniejsza, dlatego że to nie jest tylko wymóg rozporządzenia ministra zdrowia, ale wymóg bezpieczeństwa. Samolot lata do nas 40 kilka razy w ciągu roku, ląduje fizycznie na lądowisku przyszpitalnym. W tej chwili jest obowiązek, aby to lądowisko było czynne 24 godziny na dobę przez cały rok. I w związku z tym musimy go troszeczkę przebudować i zwróciliśmy się do gminy o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czyli takie warunki zabudowy. I urzędnicy gminy mieli wątpliwości, czy dojazd do tego lądowiska może się odbywać przez drogę przyzusowską, czy też należy zbudować odrębną drogę. I w tym czasie troszeczkę się w tę dyskusję włączyli radni i tak dalej, i tak dalej. Zrobiło się troszeczkę niepotrzebnego szumu. Na dzień dzisiejszy miasto Kartuzy wydało nam prawomocną decyzję o lokalizacji tej inwestycji i teraz my projekt złożymy do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego i Starostwo Powiatowe, wydając nam pozwolenie na budowę, musi tą decyzję uwzględnić w całości. Na dzień dzisiejszy mamy przygotowane dwa warianty. Jedną budowa nowej drogi, drugą organizacja ruchu w sposób dotychczas istniejący. Spytamy się jeszcze specjalistów i któryś z tych projektów złożymy do decyzji. I to jest cały problem.